Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym pokazać nóżyczki, czyli coś, co każdy ma w domu. Przygotowałem tutaj na stole różne rodzaje nożyczek, od dużych i małych, no to może zacznę od takich większych. No wiadomo, no największe nożyce to są takie ciekawe do cięcia żywopłotu. Na te zwróciłem tutaj specjalnie uwagę, z uwagi na to, że to są nożyce, które myślę mają około 150 lat. Są wykonane jeszcze taką metodą prawie późnobarokową, więc mają ciekawe rozwiązania tutaj, jeżeli chodzi o ozdobę i metal. Jeżeli chodzi o duże nożyczki, to chciałem pokazać na przykład wspaniałe nożyczki krawieckie, reklamowe firmy Singer, czyli firmy, która opanowała cały świat maszynami do szycia, a jednocześnie do tego potrafili sprzedać dużo innych rzeczy, ponieważ mam i lampy Singera, taborety Singera, w ogóle jest to temat na osobny program. Jeżeli chodzi znowu o Singera, to mamy tutaj napisane Kompania Singer i jest to napisane po rosyjsku, czyli też na wielki kraj na wschodzie przekazane nożyczki reklamowe. Nożyczki mogą być jako taki ładny zestaw, który może ktoś mieć w mieszkaniu do obcinania papieru i oczywiście zaraz przy tym jest ładny nóż do otwierania gazet. Mogą być nożyczki o bardzo różnych ozdobnych kształtach i tutaj będziemy mogli je za chwilę zobaczyć. Jeżeli chodzi o nożyce też duże, to też pokazuję tutaj parę sztuk różnych nożyc wykonanych przez kowala lub przez nożycznika, czyli człowieka, który zajmował się tylko produkcją nożyczek, bo tak jak kiedyś był igielnik czy powiedzmy szydlarz, to każdy taki zawód zajmował się produkcją poszczególnych rzeczy. I tak jak właśnie o nożyczki, to proszę zwrócić uwagę, to są nożyczki, które mają prawie 200 lat, jaki mają piękny tutaj element ozdobny przy uchwycie, a jednocześnie jak ciekawie rozwiązane te krawędzie do cięcia. Nożyczki oczywiście mogą występować w różnych układach. Ja tutaj coś pokażę za chwilę, ale do tego muszę się przygotować. Zapalimy sobie świecę, do której za chwilę wrócimy. Teraz na przykład jest bardzo ładny zestaw podróżny. Też jest to zestaw rosyjski z 1902 roku. I tu na przykład poszukuję ciekawych nożyczek, które będą tutaj pasować. Bo był to taki zestaw dla wojskowego podróżny. Jest tutaj, już mam brzytwę. Jeszcze muszę znaleźć te resztę rzeczy do tego kompletu. A też jak ktoś zaczyna zbierać nożyczki, jest to bardzo ciekawy temat właśnie zestawy. Nożyczki do wyszywania. Nożyczki z takiego ładnego zestawu kobiecego. Proszę zobaczyć, ładna skórka. Wykończenie złocone i tutaj no, te nożyczki nie są oryginalne, jedynie jest oryginalny, wspaniały, srebrny naparstek, do którego właśnie chciałbym jeszcze później dopasować jakieś ciekawe nożyczki. Nożyczki mogą mieć bardzo różne zastosowanie. To są na przykład nożyczki do cygaretek. Jak ktoś pali cygara, to wie, że cygara są zamknięte po obu stronach i z tej strony, gdzie się zapala i z tej strony, gdzie się ciągnie dym, należy naruszyć tamtą powierzchnię. I to, do tego są specjalne właśnie nożyczki do cygaretek. Jeżeli mamy jakąś rzecz, którą powiedzmy mamy obciąć gdzieś daleko, no to proszę zobaczyć, jakie są dziwaczne nożyczki, też bardzo stare, do obcinania przedmiotów. Ja myślę, że to może być związane z cukiernictwem, to może być związane z obcinaniem jakichś końcówek z lukru. No w każdym razie są to bardzo ciekawe, skomplikowane takie nożyczki. W podróż możemy wziąć nożyczki składane. Mamy takie maluteńkie nożyczki, które rozkładamy sobie i możemy używać w ten sposób, a jednocześnie w podróży będą zajmować bardzo mało miejsca. Jeżeli chodzi o nożyczki, tak jak wspomniałem tutaj reklamowe, no to były te nożyczki Singer, a tutaj pokażę takie dziwaczne nożyczki, które wyprodukował pan Leonard Wachowski w Poznaniu i to są nożyczki wielofunkcyjne. Można tutaj coś pociągnąć, oczywiście można obciąć, chwycić śrubę, obciąć cygaretki. Tu jest jeszcze na dodatek miarka, jeżeli chodzi o odległość do mierzenia. I jeszcze na dodatek można tutaj tą śrubką nastawić na nacisk
w którym miejscu będą najlepiej one cięły, a na samym początku jeszcze jest śrubokręt. Myślę, że tutaj są jeszcze jakieś dwie rzeczy, które się właśnie teraz zastanawiam, do czego są. O, już wiem. Tu jest krążek do cięcia szkła, tu jest szczerbinka do łamania tego naciętego szkła, czyli jest to naprawdę już nie dwa w jednym, ale bardzo wiele w jednym i do tego jest takie ładne etui i można to sobie schować. Także patrząc na różne nożyczki, można ciekawe tutaj rzeczy zobaczyć. No i musimy wrócić do tej świecy, którą pokazałem. Zawsze się śmieję, jeżeli chodzi o takie objaśnianie, ponieważ te nożyczki objaśniam, że nazywają się objaśniacze, ponieważ tymi nożyczkami obcina się knot od świecy, żeby świeca lepiej świeciła. Bierzemy w ten sposób i obciąłem koniec knota. Ten knot nie spada nam na obrus, nie brudzi, a jednocześnie świeca dużo lepiej świeci. Także tak jak wspomniałem, objaśniam, że to są objaśniacze do świec, a jednocześnie jedne też ze starszych nożyczek. Te, myślę, mają około 200 lat. Także życzę Państwu fajnych poszukiwań w szufladach. Może też macie jakieś ciekawe nożyczki w swoich szufladach. Dziękuję.